Ten kierunek tak naprawdę dlatego, że wydał mi się strasznie przyszłościowy. Jest to kierunek pionierski, jeżeli chodzi o studia licencjackie. Dlatego tak bardzo mnie zainteresował. I wydaje mi się, że na chwilę obecną, co też potwierdzają tak naprawdę badania rynkowe, przyszłościowo będzie bardzo obiecujący i nie powinno być problemu w znalezieniu pracy w tym kierunku. Strasznie ciekawie są prowadzone zajęcia. Zajęcia w nietypowy sposób, moim zdaniem. Troszeczkę się daje wyczuć, powiedzmy, amerykanizację, tak? Kręcenie projektów, zajęcia bardzo mocno tak skumulowane w grupach. Tak, jest dużo prac zaliczeniowych, które robią całe grupy, co też pozwala troszeczkę inaczej przez te studia przebrnąć. Z tego powodu, że po pierwsze zajęcia wprowadzone w bardzo ciekawy sposób. Wydaje się na początku, że jest ogrom wiedzy, którą należałoby chłonąć. Co ważne, jest od kogo tą wiedzę chłonąć. Wbrew pozorom trudne, ciężkie tematy przedstawiane w bardzo, powiedziałabym, fajny, przyziemny sposób, który łatwo zrozumieć. Ciekawy pakiet, jeżeli chodzi o takie rzeczy dodatkowe. Ciekawe koła zainteresowań, do tego bardzo taka aktywna działalność biblioteki, prowadzenie na przykład wieczorów, podczas których puszczane, przedstawiane są filmy. No i dość ciekawa rzecz, taka jak siłownia, z której można cały czas korzystać w godzinach jej otwarcia w ramach bycia studentem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.